Witam z tej strony Anonimowy. A dzisiaj kontynuujemy sobie Arkanie. W poprzednim odcinku udało się nam wejść do tego miasta. Powybijaliśmy pierwsze zombiaki i nie tylko. No i tak po zombie to coś tu nie wiem, się zbugowało czy co, ale zombie się na nas lampią i dają. Trochę dziwne, no ale że nie atakują. Ale to już na mniejsza. No jeśli materiał wam się spodoba ogólnie, to dajcie łapkę, subika, zapraszam na moje socjale, social media, no i tyle. I lecimy z tematem. I na razie nie będę atakował, bo ich jest pełno tutaj. I pewnie będziemy musieli się i tak zająć nimi, ale to za chwilkę. Najpierw pogadajmy sobie tutaj z Diego? Co to Diego robi? Jesteś wreszcie. Ha, wiedziałem, że tu dotrzesz. Diego, dobrze cię znów widzieć. Znalazłem kuźnię w zapomnianej świątyni. Czyli Lyrka miała rację. Lyrka? Nieważne. Dobrze, że jesteś. A co ty tu robisz? Czekam na Miltena. Spóźnia się. Ale powiedz, co znalazłeś w świątyni? Kowadło naprawdę istnieje? Naprawdę. Istnieje, ale znalazłem tam coś dużo ważniejszego. Co? Prawdę. Zemsta musi zaczekać. Muszę się zająć czymś ważniejszym. Gorn mówi, że szukasz sposobu na dostanie się do fortecy. Zgadza się. Muszę pilnie pomówić z Daką. Ale forteca jest odcięta. Każdego obcego od razu podejrzewają o zmowę z Drurhangiem. O. Kim jest Daka? Najlepszym szpiegiem króla. Tylko ona jeszcze nas wspiera. Z jej pomocą moglibyśmy przekonać Heigena o naszej niewinności. Niewinności? Drurhang nas skompromitował. Chciał się nas pozbyć, ale razem z oddziałami Heigena ciągle jeszcze możemy uratować to miasto. Jak się dostaniemy do fortecy? Milton miał przyprowadzić kogoś, kto nas przemyci do środka. Ale uważam, że nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę. Co więc zamierzasz? Pójdź do mojego domu i pomów o tym z Lesterem. Od paru dni nie robi nic poza szukaniem sposobu, żeby dostać się do fortecy. Jak trafić do twojego domu? Idź ulicą portową aż do samego końca, a znajdziesz się przed bramą do mnie. Ale tak wygląda, jakby to był ten. Jak to, które zawsze zapominam. To w dwójce było to miasto, które zapomniałem totalnie. Wytwórzmy sobie na maksa. A że nie możemy zrobić ogólnie potek nie many, tylko wiedzie HP? Jak pozbieraliśmy ogólnie te roślinki i nie tylko? To jest dziwne. To jakaś miksturka nam się trafiła. O nie no. Człowiek jest pełny, ja chciałem ich skipnąć trochę. Większa ilość jego HP by się przydał. Nie będę ukrywał.
Te 400 HP niecałe to jest trochę mało. Albo jestem taki po prostu słaby i po prostu mocno mnie obijałem. Za mocno raszuję. Może nie, że słaby jestem, ale... Ten, zbyt mocno szarżuję. Jest jak jest. To jest też w sumie możliwe. Nie wiem, mówię, bym musiał przeeksplorować to wszystko. Pozbierać, może jakieś te, właśnie się trafi jakaś potka. A tu dużo w sumie skipnąłem. Trzeba to zrobić. Dobra, idziemy dalej. Chyba, że jak będziemy wracać czy coś, to się weźmie pozbieram. O, jest Lester. Patrzcie no, mój przyjaciel! I to w jednym kawałku! Widzę, że nie ucierpiałeś tak bardzo. Przysyła mnie Diego. Diego? Spotkanie się udało? Milton jeszcze się nie pojawił. Jak wygląda sytuacja u was? Znaleźliśmy aż 3 sposoby, żeby dostać się do fortecy. Roter, Jilvi i Daranis ciągle spierają się, który z nich jest najlepszy. Może ciebie posłuchają. Roter, Jilvi i Daranis? Co oni tu robią? Najlepiej będzie, jak sam ich zapytasz, przyjacielu. Nie, sobie zapiszmy w sumie. Lecimy dalej. Czym mogę ci pomóc? Kogóż ja tu widzę? Witaj. Wiem, że to kurde już zombie są, że mam... Widzę normalnie. Lester twierdzi, że znasz drogę do fortecy. Pracuję nad tym, to fakt. W czym problem? Ten krąg teleportacyjny ma swój odpowiednik w fortecy, ale skoro nas tam nie było... Nie możemy się tam przenieść. Po co marnujesz na to czas? Ponieważ ten, kto posiada runę rozkazu, może uaktywnić kamienny krąg z pewnej odległości. Stworzyłem golema i posłałem go do swojego sklepu po starą runę Miltena. Ale zaczynam się martwić. O golema? Powinien już dawno wrócić. Może został uszkodzony? A może. Dlaczego twój pomysł jest lepszy od pomysłów Rotera czy Jilvi? Bo w przeciwieństwie do innych, ja gwarantuję, że dostaniesz się do fortecy. Sprytnemu magowi poszukiwania golema nie powinny sprawić trudności. W dzielnicy portowej łatwo jest uniknąć pocisków i równie łatwo oszukać atakujących wręcz. Sam bym to zrobił, ale ostatnie zaklęcie bojowe rzuciłem jakieś 10 lat temu. Dobrze, będzie jak chcesz. Gdzie jest golem? Te drzwi prowadzą do dzielnicy urzędniczej. Nie jest duża, a golema trudno nazwać małym. Znajdziesz go. Sądaczek tutaj jest taki jak ten. Trochę jak w... Gotiku jedynce na bagnach. Bo... Hej! No, no, kogoż my tu mamy? Za wszelką cenę muszę dotrzeć do fortecy. Lester twierdzi, że wiesz, jak to zrobić. Zgadza się. Natknęłam się na mężczyznę o imieniu Staff. Jest królewskim kucharzem. Pilnie musi się dostać na zamek, ale jego dom otoczyli nieumarli. Jeśli oczyścisz drogę do fortecy i bezpiecznie go tam doprowadzisz, będzie mógł za ciebie zaręczyć. A wtedy straże powinny cię wpuścić. Jilvi! Ale niespodzianka! Jak się tu dostałaś? Ale ten świat mały, prawda? Przypłynęłam tu łodzią z tuszu, razem z Zairą.
Chodzę się, że to już jest koniec gry, bo jak już są, że tak powiem, koledzy z, czy ogólnie przyjaciele z, jakby, pierwszego odcinka, no to to jest znak, że no już jedzie końcówkę, to niedaleko, nie? Zira też jest w mieście? Gdzie? Rozstałyśmy się w porcie. Miała coś do załatwienia, ale nie mam pojęcia, gdzie teraz jest. Miałaś łódź w tuszu? Zaira miała. A tak właściwie to skąd znasz Zirę? Z rozdartej dziewicy. To tam się poznałyśmy. O. Co Zira robi w torniarze? Nie mam pojęcia. Wiesz, jaka jest. Podoba mi się twój plan. Pomogę Snafowi i zaprowadzę go do fortecy. Tak właściwie to dał mi już klucz. Proszę. Ale... Ale? Droga do dzielnicy bogaczy jest zabarykadowana. Będziesz musiał pójść naokoło. Nie ma problemu. Gdzie mam się udać? Przez piwnicę Diega dotrzesz do kanałów. Z kanałów przejdź do ścieku, a stamtąd do wschodniej części dzielnicy bogaczy. To otwarty teren. W sam raz dla strzelca. Snaf mieszka w zachodniej części dzielnicy. To jeden z domów na rogu placu. Postawił na parapecie świeczkę, żebyśmy mogli go znaleźć. Snafa dawno nie widziałem. Witam i na zdrowie! Miód smakuje? Jak brzmi to przysłowie? Komu źle się żyje, to niech miód pije. Źle ci się żyje? Gdzie nie pójdę, wszędzie to samo łajno. Miodu brakuje, drogi pozamykane, ludzie znikają. Za stary się na to robię. Mówię ci. Nie wybierałeś się przypadkiem do Krwawej Doliny? Się wybierałem. Swoich miałem poszukać. Oczywiście nie muszę mówić, że ten durny baron zamknął drogę. Co teraz? Chciałem poszukać w mieście swojego kompana Klargora i zastanowić się wspólnie, co dalej począć. Ale nigdzie nie mogę go znaleźć. Wszystko się sprzysięgło. Klargor? A kto to taki? Już mówiłem, mój kompan, stary przyjaciel. W wielu bitwach walczyliśmy ramię w ramię. Służył tu w straży miejskiej. Spokojna posadka na stare lata, no nie? Niech się nacieszy. A teraz coś takiego. Co zatem? Znam paru innych strażników. Oni sądzą, że Klargol nawiał razem z buntownikami. Ja w to nie wierzę. Klargol nie babrałby się w czymś takim. Jak znajdę Klargora, dam ci znać. Poważnie? Będę ci wdzięczny jak diabli. Gdybyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie znaleźć, druhu. Nie ruszam się stąd. Roter, co u ciebie? Mówisz o rejsie statkiem? Przez cały czas żygałem. Ale na stałym lądzie zawsze jestem gotowy na porządną bitkę z zombiakami. Lester uważa, że znasz drogę na zamek. Przyjrzałem się uważnie mapom starego miasta. Daranis dostał je od Diega do zbadania, ale sądzi, że jego własny plan jest dużo lepszy. Ale ja coś na tych mapach znalazłem. A teraz co? Co znalazłeś na mapach? W zamieszkałej części dzielnicy targowej znajduje się stara uliczka prowadząca wzdłuż fortecy i południowego krańca ścieku. Sam się w żyć kopnę, jeśli nie doprowadzi nas do fortecy. Gdzie jest haczyk? Będzie trzeba sobie poradzić z tymi przeklętymi truposzami, ale to chyba żaden problem, co? Tylko dmuchniesz i się przewrócą. Jak się tak jedzie wódą, to na pewno. Ta dzielnica świetnie nadaje się do walki w zwarciu. Jak się przyjrzysz mapie, zauważysz, że pełno tu zaułków i wąskich uliczek. Nie musisz się przejmować tchórzliwymi łucznikami czy magami. Wyskakujesz za rogu i up, powalasz ich jednym ciosem. Sprawdzę tę uliczkę. Tak też zrób. I weź ten klucz. Klucz? Do czego? Wygląda staro. Podrzucił mi go handlarz z targowiska, gdy wypytywałem o tajemne przejście. Powinien pasować do zamka. Na pewno warto spróbować. Dobrze, daj mi klucz, a ja sprawdzę, czy pasuje. Jasne, daj im do wiwatu. Zaraz jak tu? No dobra, tędy. Lord Gawan wrócił na zamek. To dobrze.
Kurde, ale w grze pada i u mnie też pada jeszcze grzmi, także... Nie wiem, czy nie będę musiał kończyć tego... Ten odcinek. Ewentualnie zrobię cięcie i po burzy i tak dalej dogram. Albo będzie krótsze po prostu. Z 15 minut. Nie wiem, czy te 5 minut warto dogrywać nieco. Gdzie to mam iść? Dobra. To sobie zapiszmy. To zakończę na tym, no bo niestety jest jak jest, pogoda jest jaka jest. I no, muszę kompa wyłączyć. Także no, sorki. Ale kolejny będzie dłuższy. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zachęcam do tej łapki, subika. No i ten, i zachęcam do przejrzenia social media i zachęcam do zaglądania na live. No i to by było na tyle w tym odcinku. Do kolejnych odcinków. Dobra.